Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Do dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaliczamy dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe budżetu, z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochody własne jednostek samorządu terytorialnego stanowią także udziały we wpływach z podatku dochodowego jest podatku dochodowego oczywiście od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych i w chwili obecnej Polska dzieli, jest podzielona na 16 województw 314 powiatów i 2477 gmin. Są to oczywiście 302 gminy miejskie w tym 66 miast na prawach podatu, powiatu. 677 miejsko a także 1498 wiejskich. Jest to źródło oczywiście gov.pl Czyli Baza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I samorząd terytorialny w Polsce składa się z samorządu gminnego, samorządu powiatowego i samorządu województwa. A samorządem terytorialnym, jak podaje definicja. Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej przekazane przez ustawodawcę. Jeżeli chodzi o podział finansów i Ogólnie, jakie cele są realizowane ze środków publicznych, czyli z publicznych finansów i jakie zadania publiczne realizuje się z tych środków? Finanse publiczne, oczywiście, dzielimy na finanse państwa, finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz finanse systemu ubezpieczeń społecznych. I co więcej, co to jest jednostka samorządu terytorialnego? Jak mówi definicja ze strony Sejmkow.pl? Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego, niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny, inaczej gminny, przywrócono w 1990 roku, czyli po upadku komunizmu w Polsce. I 1 stycznia 1999 roku wprowadzono tak zwany trójstopniowy podział terytorialny oraz trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy, wojewódzki. A kto stoi na czele jednostek samorządu terytorialnego? W gminie wiejskiej wójt jest organem wykonawczym. Burmistrz jest także organem wykonawczym, ale w gminie, w której siedziba władz jest umiejscowiona w mieście położonym na terytorium tej gminy. W miastach, które liczą sobie powyżej 100 tysięcy mieszkańców, organem wykonawczym jest prezydent miasta. I co jeszcze? Dodajmy, jeżeli powiemy sobie teraz o środkach publicznych. Środki publiczne to są publiczne dochody. Ich charakter jest podstawowy, a poza tym środki publiczne są bezzwrotne. I stanowią zasilenie finansowe władz publicznych. Natomiast przychody publiczne, które mają charakter uzupełniający, najczęściej są przychodami zwrotnymi. Są także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a także inne bezwrotne środki z zagranicznych źródeł. Tutaj źródłem tych informacji jest leksykon budżetowy Sejmu. Rzeczypospolitej pospolitej Polskiej, której, którym się posługuje. Przede wszystkim natomiast budżet jednostek samorządu terytorialnego. Aktualna wersja z 15 marca 2023, w myśl tej definicji budżet jednostek samorządu terytorialnego to jest roczny plan dochodów, wydatków oraz przychodów, rozchodów jednostki. Podmiotem samorządu terytorialnego, według definicji, są mieszkańcy danego obszaru, którzy tworzą z mocy ustawy związek publiczno-prawny, a więc wspólnotę samorządową. I Samorząd terytorialny. Czym charakteryzuje się samorząd terytorialny? Cytując definicję ze StartGov.pl, Głównego Urzędu Statystycznego. Samorząd terytorialny to wspólnota samorządowa, w gminy, powiatu, województwa, utworzona z mocy prawa przez mieszkańców danego terytorium. Samorządy wykonują zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, regionalnym. I te zadania mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Co do finansów publicznych, na co one są przeznaczane? Finanse publiczne przede wszystkim przeznaczane są na Finansowanie środków pożyczkowych budżetu państwa, zaciąganie zobowiązań, które angażują środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym oraz rozliczenie z budżetem Unii Europejskiej. A kto sprawuje kontrolę finansów publicznych? Kontrolę finansów publicznych tutaj sprawuje minister finansów, i on kontroluje sektor finansów publicznych w spektrum, czyli w zakresie przestrzegania zasady, która stanowi, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego produktu krajowego brutto. O tym mówi artykuł 74 ustawy. I przede wszystkim, jeżeli już mówimy o środkach, Tutaj jakie podatki płaci na przykład gmina. Podatki lokalne, one w całości są przeznaczane do budżetu gmin. Wśród nich wyróżniamy podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych. Budżet co do uchwalenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego, oczywiście przysługuje to tylko zarządowi jednostki samorządu terytorialnego i wymogi odnośnie do uzasadnienia i materiałów informacyjnych, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały, budżet, uchwały budżetowej. Mówi o tym rozdział trzeci uchwały budżetowej Finanse Publiczne. Kto wykonuje budżet jednostek samorządu terytorialnego? Oczywiście wykonuje to zarząd jednostek samorządu terytorialnego. A kto go ustala? Dziennik ustaw 2022-16341. Tak jest, czyli budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd. Natomiast w świetle dziennika ustaw, to jest cytat już, Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego. Jakie są samorządowe podatki? Tutaj, jeżeli chodzi o podatki, które zasilają w całości budżety jednostek samorządu terytorialnego, to przede wszystkim podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków darowizn, rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, dochodowych, od osób fizycznych w formie karty podatkowej. Podatki te stanowią w całości dochody gmin. A kto jest odpowiedzialny za budżet gminy? Oczywiście Wójt. O czym mówi artykuł 60. Odpowiedzialność uprawnienia wójta. Struktura samorządu terytorialnego. Gmina powiat, województwa, o czym już mówiliśmy. Wracając jeszcze do definicji. Kto kontroluje finanse samorządowe? Regionalne izby obrachunkowe. Zgodnie z artykułem pierwszym drugim ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. One dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów samorządowych. Tyle mówi ustawa. Już reszta wiadomości, resztę wiadomości przedstawię w kolejnej części. Dla przypomnienia nazywam się Przemysław Goranin. Jestem nauczycielem przedmiotów prawnych doradcą zawodowym. Pedagogiem i trenerem szkoleniowcem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.